witam bardzo serdecznie w naszym gospodarstwie. Znajdujemy się w Grocholubiu. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 500 hektarów. Kupiłem w tamtym roku rozrzutnik marki Bergmann, z którego jestem bardzo zadowolony. Na współwłasność z bratem go kupiłem, bo brat prowadzi drugie gospodarstwo. Moje jest o powierzchni 500 hektarów, od brata 350. To razem 850 hektarów. Prowadzimy dużą produkcję zwierzęcą, z których powstaje bardzo dużo obornika. Produkcja zwierzęca składa się z ferm drobiu, z ferm trzody i ferm bydła. Dość duże ilości, z tego powodu w roku powstaje parę tysięcy ton obornika, którego trzeba czymś rozwozić. Do tego jeszcze dochodzi wapna różne rodzaje, które tak samo rozwozimy rozrzutnikiem firmy Bergmann. Jesteśmy z tego rozrzutnika bardzo zadowoleni. Jest bardzo wydajny i o to nam najbardziej chodzi. Bardzo precyzyjna praca. Znajdujemy się teraz w tym momencie na moich polach w Broszcu, gdzie rozrzutnik akurat pracuje. Rozwala obornik, bo przygotowujemy pola pod rzepak i pod każdy hektar zasiany rzepaku idzie obornik. Poprzednio żeśmy pracowali na dwóch forsznitach niemieckich. Ta wydajność była bardzo kiepska. No to w ogóle nie ma porównania to z tym. Mała wydajność, zero precyzji, tylko takie pasy robiło tylko za sobą, to tam rozrzucało na 3 metry szerokości. No między tym a tym, no to niebo a ziemia, krótko powiedzieć. To wtedy nam zajmowało przykładowo taką hałdę obornika rozwieźć z dwoma forsznitami, to dodatkowo jeszcze jeden ciągnik, to gdzieś około 2 tygodni, a to teraz tym rozrzutnikiem zrobimy za 3 dni, tą robotę, co to żeśmy robili w dwóch przez 2 tygodnie. No i ta precyzja najważniejsza, precyzja, równomierne rozrzucanie tego obornika, idealnie wszystko, tak jak powinno być. Jestem strasznie zadowolony i polecam naprawdę wszystkim, kto będzie jakąś inwestycję w tym kierunku robił, żeby przyjechał do mnie, popatrzył, jak to wygląda w polu. Pracuję tym rozrzutnikiem od tamtego roku, od nowości. No tutaj jest sterownik tego rozrzutnika. Przed pracą ustawia się tutaj wszystko posuw. Zasuwę się podnosi, koła się blokuje, oś podnosi się. Tutaj załącza się posuw. Zasuwę się podnosi do góry, tutaj tylną. Wcześniej pracowałem również na rozrzutniku Forsheet. No, nie, robota szła, ale nie byliśmy zadowoleni z tego. Nie był tak precyzyjny ten wysiew obornika, tak jak tutaj jest w tym Bergmanie. Między przejazdami, gdzie mniej tego obornika było, to było później na plonie było widać różnicę. Przejazdy było poznać, a tutaj tego nie ma. Jest to wyeliminowane, po prostu jest równomiernie rozrzucone, nie ma nakładek.